Witajcie. Jest piękna sobota. Nie jest za gorąco, nie jest za ciepło, ale spójrzcie, jakie tutaj mam widoki. Spójrzcie, jakie jest piękne niebo. Jaka jest piękna okolica. Jakie są widoki. Atrakcje. Przyznacie mi, że jest cudownie. A ja dziś jestem w trakcie, no trudno to nazwać sianokosy, skoro jest to koszenie trawy. Czy to nawet nie jest trawa, to jest ugór. Ja tutaj korzystam z tego kawałka ziemi. Jak widzicie, to zarasta coraz bardziej krzakami. Te krzaki się rozrastają. No więc tutaj mi udostępniono tą działkę do koszenia. Jak widzicie, też jest tutaj bardzo taki pogórkowaty teren. No, byle jakim sprzętem tutaj nie da się kosić. Chodzi mi o to, że nie może być za duży, bo można tutaj naprawdę przewrotkę zrobić. Może kamera tego nie oddaje, ale naprawdę tu jest spory taki spadek w dół, a za chwilę jest w górę. W górę i w dół właśnie. To, co mówiłem, tutaj mamy panoramę Łomży. Właśnie tu jest ta taka dolinka, Dolina Narwi. To jest teren pomorynowy. Jeszcze tutaj pozostałość po lodowcu, ale nie chcę już się powtarzać. No dziś jest taka akcja, że koszę trawę. Koszę trawę, słuchajcie, ci, którzy mnie od dłuższego czasu oglądają, wiedzą, że w ubiegłym roku zostałem ograbiony podczas pierwszego pokosu z trawy. Wkoszono mi się we wszystkie moje łąki. No jedną taką łąkę, którą dzierżawię, całkowicie mi wykoszono. Ja wtedy powiedziałem, że to była niedziela, gdy poszedłem zrobić taki niedzielny filmik i powiedziałem, że mi starczy tego paszy dla zwierząt, ja sobie poradzę. I rzeczywiście do teraz miałem czym karmić i właśnie dziś nadszedł ten czas, że trzeba się pochylić już nad nowym sezonem, nad nową paszą, nad nową trawą. Na kilka dni mi tutaj tego karmienia wystarczy. Mam już kolejną łąkę do koszenia, taka niewielka, to już moja łąka. Już jest też do koszenia, też będzie troszeczkę trawy, więc jakieś perspektywy są. Także myślę, że sobie poradzę. No i tutaj tradycyjnie dzisiaj zbieramy w taki tradycyjny sposób. Brat mi tu pomaga, więc zgrabia to wszystko na takie gromadki. Później podjedziemy tutaj traktorkiem z przyczepą. Przyczepką taką małą, żeby za wysoko nie dźwigać, bo siano jest lekkie, gdyż jest to wyschnięta trawa, ale taka świeżo skoszona, mokra jest ciężka, więc po co dźwigać w górę i siłować się, jak można sobie ułatwić pracę. No, postanowiłem, że trochę wam pokażę, jak wygląda ta tradycyjna metoda zbioru trawy. No tak się kiedyś pracowało. Ja pamiętam doskonale jeszcze te czasy, kiedy przewracało się ręcznie grabiami, kiedy zgrabiało się, tak jak ja teraz zgrabiam. Mówimy o sianie, gdy się zgrabiało. Jeszcze jako małe dziecko jeździłem grabarką. Zgrabiałem właśnie z pokosów. Chodziło się w ten sposób, czyli w poprzek. I grabarko ściągało się, dochodziło się do pewnego momentu. Naciskało się dźwignię, unosiły się zęby i cały ten urobek nam zostawał w jednym miejscu. Wtedy taki sznurek, taki wałeczek się tworzył. Także to koniem to ciągało się. No i później zbierało się takie sianko w jedno miejsce, tak wzdłuż takiego wałka. I robiło się takie gromadki, u nas to się kopki nazywało. No i to mogło sobie tam przetrwać jakieś okresy deszczowe. Także w środku to siano było oczywiście w dobrze uformowanej takiej gromadce, było suchutkie. Czasami zostało coś tam na dnie, na dole sianka, które właśnie od ziemi wciągnęło, ale to się zostawiało i w późniejszym czasie, o, trąciłem kamerę, i w późniejszym czasie się po prostu to rozrzucało się
i przyjeżdżało się za jakiś czas i zbierało te gromadki. Także tak to wyglądało kiedyś. No ja dzisiaj poniekąd tutaj z konieczności, bo nie przyjadę tutaj sprzętem, bo to naprawdę jest bardzo stromo. No kiedyś tutaj ze dwa razy zbieraliśmy belarką, ale to już było wyschnięte nasiano. Tutaj w tej chwili to nie ma do czego przyjechać, bo tu może ze dwie bele by było, bo to jest, to nie jest trawa, to jest pesz z jakąś roślinnością, który tutaj właśnie rośnie, ale zwierzęta, krowy bardzo to lubią. Dobra, działamy. No i wracając jeszcze do tych dawnych czasów, które doskonale pamiętam, to zebrane siano w tej gromadce, w tej kopce przyjeżdżało się później właśnie tak specjalnie przygotowanym wozem, koniem. No u nas mieliśmy zazwyczaj jednego konia, aczkolwiek zdarzało się mieć kilka. No w parę koni też się zwoziło. Zwoziło się w żniwa snopki. Zwoziło się właśnie również siano. I właśnie wóz był do tego specjalnie przygotowany. To był wóz, który używało się, powiedzmy to, na co dzień. Nie jakaś taka platforma stworzona do tego, tylko normalnie tutaj wóz przedłużony z tyłu, takie zakładki mieliśmy. Z tyłu wystawało to jakieś 1,5 m, 1,70 m. Kładło się jeszcze taką deskę, przywiązywało się łańcuchem. Był taki specjalny, mój ojciec zrobił taki specjalny łańcuch, także wydłużało się jeszcze do tyłu ten cały, tą całą skrzynię ładunkowo. Układało się odpowiednio właśnie siano, czy tak jak mówię o tych snopkach zboża, układało się w odpowiedni sposób i w górę rozkładało się na boki. Ja pamiętam, gdy zacząłem już, że tak powiem, udzielać się tak bardziej aktywnie, to mając tam, nie wiem, 13 lat, dostałem taką bardzo zaszczytną funkcję układania na wozie. No i dobrze mi to wychodziło, także zostało mi to do dzisiaj. Ja także powtarzam to również swoim dzieciom, że czego się nauczycie, to wam się kiedyś w życiu może, nie musi, ale może przydać. A jeżeli się czegoś nie nauczycie, to później będzie wam bardzo trudno. Także takie wspominki dawnych czasów, które dzisiaj poniekąd sobie przypominam tutaj przy takiej właśnie pracy. Może to jest namiastka tego, co było kiedyś, bo no wszystko się zwoziło właśnie koniem, takim wozem. Zgrabiało się wszystko ręcznie. No dzisiaj przy areale, który obrabiam, a jeżeli chodzi tu o łąki, tam czasami jest 6, może 7 hektarów, to byłoby po prostu na 2-3 osoby niewykonalne, ale kiedyś więcej osób pracowało w rolnictwie i jakoś dziwnie dawali sobie po prostu radę, utrzymywali się, a dzisiaj nic się nie opłaca. No, taki dogmat dzisiejszych czasów. Także słuchajcie, pięknie szumi wiatr tutaj między liśćmi, między gałązkami drzew. Gdzieś tam słowik pięknie śpiewa. Chyba to był słowik. Mam takie piękne niebo. Tylko się cieszyć z tej całej sytuacji, z tego co mam. Bo naprawdę zobaczcie, no jest pięknie. No po prostu jest pięknie, cudownie. Także oddycham, relaksuję się, pracuję, robię coś pożytecznego, dbam o swoją kondycję, ponieważ taki wysiłek fizyczny też jest prozdrowotny, także nie siedzę gdzieś tam sobie na kanapie czy na fotelu przed monitorem komputera, tylko czynnie spędzam czas. No jest sobota, więc trzeba sobie zgromadzić takich zapasów na jutro, żeby jutro nie trzeba było nic, właśnie żadnych takich prac wykonywać, żeby jutro sobie ten jutrzejszy sobotni dzień, niedzielny dzień poświęcić na swoje przyjemności. Może gdzieś pojadę, zależeć to będzie od pogody, jaka będzie pogoda, może gdzieś pojadę, może coś upiekę w kuchni, także zobaczymy, jak spędzę jutrzejszy dzień. To by było tyle, słuchajcie, nie chcę tutaj się rozgadywać i pokazywać i mówić o różnych takich rzeczach, bo
To taki krótki filmik, no chciałem się podzielić tą moją, powiedzmy to, sytuacją, a poniekąd również i radością, bo jestem na łonie natury, spędzam czas aktywnie tak jak lubię, a przy okazji robię coś pożytecznego, takie dwa w jednym, a być może wy też chętnie popatrzycie, chętnie sobie obejrzycie taki krótki film, krótką relację. Może nagram jeszcze coś tak, żeby podłożyć do tego muzykę, żebyście mogli poczuć się tak jak ja tu, tak jakbyście by byli tutaj na moim miejscu. Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam spokojnego weekendu, przyjemnej, spokojnej niedzieli. No i przede wszystkim optymizmu. Nie wiadomo, co nam jutro przyniesie. Może będzie miłe zaskoczenie. I tego wam życzę, żebyście byli tak miło zaskoczeni. A jutro jest niedziela, czyli Dzień Święty. I ja po swojemu będę ten Dzień Święty święcił. Pozdrawiam was serdecznie. Szczęść wam Boże.